W Braciejowej powstanie budynek wielofunkcyjny. Pierwsze łopaty już wbite. Prace ruszają niebawem. Gmina Dębice planuje utworzyć w tym miejscu przedszkole oraz zakład opieki zdrowotnej z punktem aptecznym. Zakończenie prac planuje się już w przyszłym roku. Najważniejsza decyzja odnośnie budowy budynku wielofunkcyjnego w aspekcie zapotrzebowania społecznego, bo tak już przyjmujemy jakby nowy rozdział realizacji właśnie tych celów prospołecznych. I właśnie w ten program budowa zarówno ośrodka zdrowia, jak i przedszkola o wydłużonym czasie pracy wpisuje się pięknie właśnie w te działania prospołeczne. Bo jeśli można powiedzieć o infrastrukturze technicznej, ona jest w części dobra. Tu czekamy jeszcze na kanalizację, gdzie rozpoczniemy w przyszłym roku, ale tutaj to zadanie nie mogło po prostu już czekać. Gmina Dębica realizuje to zadanie w ramach programu usług społecznych. Jak wielokrotnie podkreślano, podczas symbolicznego wbicia łopaty mieszkańcy cieszą się z tej inwestycji. Stan obecnego ośrodka zdrowia przedstawia sobie wiele do życzenia, szczególnie schody bardzo strome, po których osoby starsze, niedołężne nie mogą wyjść. Mimo zainstalowanej windy, ta winda się psuje bardzo często i trzeba ją naprawiać. Też poczekalnia w ośrodku zdrowia jest bardzo mała i przy natłoku jakiejś epidemii bardzo jest zagęszczona. Nasze dzieci na pewno na tym skorzystają. W tym momencie w strasznych warunkach się uczą, bawią. No nie są to lokale przystosowane dla dzieci, także naprawdę cieszymy się bardzo. Tym bardziej, że też będą na pewno nowe miejsca pracy dla nauczycieli. Cieszymy się bardzo, że zapadła decyzja o budowie tego budynku wielofunkcyjnego. Będę wyrazicielem opinii mieszkańców zarówno Gumnisk, jak i Braciejowej, także Głobikowej, bo to są ci mieszkańcy, którzy mają tutaj po drodze. Liczymy na to, że nie tylko tutaj powstaną dwa oddziały, ale też oddział dla maluszków od 3 lat w górę. Przez to jesteśmy wdzięczni panu wójtowi, radzie gminy za to, że przeznaczyła pieniądze na ten cel. Budynek wielofunkcyjny mieścić się będzie na pograniczu Gumnisk i Braciejowej w pobliżu kościoła oraz Orlika. W jednokondygnacyjnym obiekcie znajdzie się przedszkole dla 50 dzieci oraz ośrodek zdrowia z 3 specjalistycznymi gabinetami oraz apteką. Nie zabraknie również parkingów i placu zabaw.